Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Dzisiaj gościmy przy okazji wizyty u kolegi Mariusza Dmitruka tutaj w okolicach Sokółki, a mianowicie jesteśmy w miejscowości Stara Kamionka u kolegi Kazimierza Szomko. Kolega Kazimierz, jak przystało tutaj na hodowcę z tego terenu, nam opowie tutaj troszeczkę o swojej hodowli, ale też zapytamy się go, ilu tutaj hodowców liczy ten oddział 012, w którym on lotuje, oddział Białystok, a przy okazji powiemy, kolega jest tutaj też prezesem do spraw lotowych tego oddziału, tak? Dokładnie, tak. To powiedzmy, Kazimierz, ile tutaj hodowców macie w oddziale? Około 120 mamy hodowców. W okręgu jest, naszym białostockim, jest około 900 hodowców, także są porozrzucane te sekcje, oddziały i tak uczciwie mówiąc, no duży rozrzut jest w tym naszym terenie. Okręgu, bo tutaj w okręgu Białystok to też powiedzmy należy i Łomża, i Ostrołęka, to są oddziały liczące ponad 100 kilometrów tutaj jest do Białegostoku z tamtych oddziałów, prawda? Dokładnie. Tak jak powiedziałeś, 902 lata, ty w takiej konkurencji silnej w tym oddziale liczącym, przepraszam, okręgu liczącym 900 hodowców, w zeszłym roku 2013 zdobyłeś tytuł trzecie miejsce zająłeś, czyli drugiego wicemistrza w lotach gołębi młodych w kategorii A, tak? Tak, dokładnie. Tutaj hodowla twoja jest liczna? No, około 90 gołębi mam. To jest razem młode, stare? W rozpodzie jest 20 gołębi, a resztę do lotu jest. Do lotu. A młodych ile miałeś wtedy spośród tych gołębi? 54. I taką ilością też zaczynałeś lotować? Tak, zaczynałem tyle lotować i zostało mi około 30. 30, czyli straty były na poziomie gdzieś około 40%. Tak, no mieliśmy ostatni lot na 380 km, także 5 lotów mieliśmy w lotach młodych. No ty jako prezes do spraw lotowych możesz coś więcej powiedzieć, może jak te loty wam przebiegały w sezonie 2013. W Polsce hodowcy, kiedy jeździliśmy, troszeczkę narzekali zawsze, że ciężko było. U was też tak było? Tak, jeden lot żeśmy w ogóle wycofali, bo mieliśmy kierunek Bolesławiec i po pierwszym Bolesławcu był naprawdę ciężki lot, bardzo ciężki, nieudany. I dopiero później to się wszystko rozkręciło i w miarę było już normalnie. Tutaj lotujecie z tego, co mówisz, jak Bolesławiec, czyli z południowego zachodu, tak? Tak, tak. A teraz przeszliśmy na górę, tam na Gryfice. Czyli tam będzie bardziej na północ. Na północ. Tak, dla was to będzie po prostu loty z zachodu. Tak, jakby. Typowo tak, z zachodu. Tutaj powiedzmy jeszcze w konkurencji tutaj, której przychodzi ci rywalizować, takie nazwiska znanych hodowców. No tutaj przybliżmy kolegom u nas z Polski. W sekcji to Wiesiek Galewski był mistrzem. U was w sekcji, czyli jakie tutaj sekcji? Sekcji Sokółka. Sokółka, bo właśnie zapomnieliśmy powiedzieć, że właśnie Stara Kamionka, gdzie mieszkasz i lotujesz, jest 5 km od Sokółki właśnie. Nas w sekcji jest około 30 hodowców. A jakie jeszcze sekcje tutaj macie w oddziale? W oddziale mamy jeszcze sekcję Dobrzyniewo, Barszczewo, Białystok sekcja, Czarno-Białostocka i Nowe Aleksandrowo. I tutaj właśnie w tych sekcjach jest zrzeszonych tych 120 hodowców, aktywnie lotujących, rozumiem. Aktywnie, dokładnie. Aktywnie. Dobrze, a jakie jeszcze tam nazwiska takich, powiedzmy, kolegom, bo tutaj tereny te rzadko dość odwiedzamy, ja tu powiedzmy w zeszłym roku byłem u kolegi Mariusza, ale tam nie kręciliśmy nic jeszcze. No właśnie, a nie przyjeżdżacie za często, to nie kręcicie. No tak, ale dlatego teraz chcemy to nadrobić, dlatego tutaj właśnie przybliżmy kolegom właśnie tutaj więcej tej specyfiki, która powiem tutaj tak, jest. Powiem tak, jest dużo dobrych hodowców, kilku na pewno nie pogniewałeś, jak powiem ich na nazwiska, jest Winnicki Marek, później powiem Jakubowski, Bogusław jest dobrym zawodnikiem w tym. Jeszcze tam takich kilku mógłbym wymieniać, no ale każdy stara się, żeby coś osiągnąć. A tutaj w tym oddziale ten, kto zdobył tytuł mistrza, to jak się nazywał? W tym roku. W tym roku? Mistrzem oddziału u was w Białymstoku. Został Winnicki Marek. Winnicki Marek, ten, o którym wspomniałeś. Tutaj gdzieś po sąsiedzku? To aż on należy do Nowego Aleksandrowa, czyli do Dobrzyniewa, dokładnie. To jest daleko dość stąd? Nie, to stąd jest około 40 km. Aha, czyli niedaleko. No nie, nie. Jak na nasze tutaj jak tereny. Na wasze warunki. Tak. Dobrze. Tutaj zobaczmy, masz gołębnik lotowy swój, taki rozpłodowy. Rozpłód jest na dole, a tu tylko lotowy. I tylko młody. Lotowy. A powiedz mi, twoje gołębie wywodzą się z jakich gołębi najczęściej? Jak się zaopatrywałeś w gołębie? To jest tradycja jakaś rodzinna? Przekazał ci ktoś, ojciec? Nie. Ten, czy sam od kolegów, którzy lotowali wcześniej, no to pozyskiwałem. No a teraz już wiadomo, nie? Są
ściągane z zagranicy i tak dalej. No. Jakie takie gołębie masz w swoim tenisie? No teraz to od tego Mariusza, no, co ściągnął te Janseny oryginalne. Cztery, Mariusza Dmitruka? Tak, to mam właśnie, po nich mam dzieci, bo on mi wszystkie te samczyki po prostu wychował po tych samcach, dał dzieci mi, no i teraz mam w tej chwili. I to są właśnie te młode, którymi zdobyłeś ten tytuł drugiego wicemistrza? Tak, tak. A, z tych Jansenów właśnie? Tak, dokładnie. Rozumiem. Tutaj zobaczymy tam w gołębniku może troszeczkę, jak tam te gołębie tutaj na wschodzie są, że tak powiem, chowane. Proszę bardzo. Dobrze, to przejdziemy teraz do gołębnika. I tutaj mamy wnętrze gołębnika rozpłodowego u kolegi Kazimierza. Zobaczmy, tak wyglądają cele. Tutaj kolega mi pokazywał przed chwilką, tutaj tak ma specyfikę. Pokażmy, Kazimierz, może taką, jak rozkładasz. Te cele są dość duże. Kolega zrobił takie ramki, o, że można właśnie w ten sposób postawić teraz. Tam samice wkładasz i parowanie, oni siedzi, tu chodzi. Tak, a później można będzie czego zamknąć to. Jak nie ma gołębi, to w ogóle tak, się zamyka, to i już. O. I już. A tutaj mamy, zobaczmy. Tutaj zobaczmy, jest wolierka, te gołębie teraz są na wolierze, tak jak kolega mówi, jest tu tylko 20 sztuk około. O, tak tutaj wygląda. No. I tu są te między innymi te rozpłodowe, o których mówiłeś od Mariusza? Tak, tak. Po tych miałeś młode, tak, do lotu? Tak, dokładnie. Aha, rozumiem. Dobrze, czyli hodowla, widzimy, to nie jest taka aż liczna, te 90 sztuk to jest coś takiego, że taka ilość, że bez problemu chyba sam ogarnia, czy ktoś ci pomaga tutaj? Nie, sam, ja wszystko sam robię, sprzątam, robię, nic, nikt poza tym mi nie pomaga. Aha, czyli to jest taka dopasowana do możliwości. Moje hobby takie, no już od tylu lat, bo już około 30. 30, ale nie ma to, tak jak mówiłeś, tradycja rodzinna, tata nie hodował? Nie, nie, nikt. To znaczy dziadek kiedyś tam, jak dawniej na dziurę, nie, jak to na wsi, nie? Aha. Rozumiem. Dobrze. To pokażemy jeszcze może kolegom ten gołębnik lotowy. Proszę. O, tu przejdziemy sobie. Widzieliśmy i teraz tutaj u góry przejdziemy do gołębnika lotowego. A tutaj mamy gołębnik lotowy. O, właśnie widzimy. Miejsca masz bardzo dużo, bo widzę, że tutaj tam masz 20, tu 70, tutaj jest bardzo dużo przestrzeni dla tych gołębi. Tak, to są trzy przedziały. Zobaczmy, a tutaj wloty masz klasyczne takie belkinki, widzę. O. Tak widzimy, wyglądają wloty, okolica. Tutaj masz, widzę, taką wiatę. Pewnie z kolegami tam siedzicie, obserwujecie, jak gołębie przylatują, co? Od czasu do czasu. Od czasu do czasu. No, browara, no. Widzę, że są jeszcze podobne zainteresowania osoby w Polsce. O, i zobaczmy. A tak wyglądają tutaj cele dla tych gołębi lotowych. O. Widzimy. Jakiegoś gołębia masz może fajnego, co chcesz pokazać kolegom? No. Nie będziemy łapać na razie, dobrze. No, to ten taki ten szali taki. I tamten pstry. I pstry. To są z tych gołębi od Mariusza Dmitruka, mm-hmm. tak? Mm-hmm. I te gołębie ci się właśnie te Janseny sprawdziły. No dobrze. Nie będziemy wtedy. Aha, tu jeszcze kolega ma do tutaj pokazania. Młody gdzie są, nie? Aha, to młody. Teraz w tej chwili są dzwonice, no. Rozumiem. A tutaj normalnie dla młodych jest. Tak. Tu masz naprawdę tutaj dużo miejsca, widzę, dla nich. Tutaj nie ma żadnego przepełnienia. Nie. Warunki bardzo dobre są tutaj. Panuje taka. Nie ma żadnego zaduchu, nic, no naprawdę bardzo fajnie. Widzę, przestrzeń też jest duża. O, zobaczmy, tak to wygląda. O. Także na razie, koledzy, podziękujemy, życzymy sukcesu. Postaramy się jeszcze nie jednego kolegę z tych okolic odwiedzić, żeby kolega. Zapraszam serdecznie, żeby częściej tutaj przyjeżdżali na nasze tereny. To będziemy przyjeżdżać i pokazywać też te tereny, a tutaj jeszcze w okolicy powiem, że przyjeżdżałem tutaj do kolegów, hodowców, możemy też dużo ciekawostek, bo jest i tutaj obok, nieopodal meczet w Bochonikę. Tak? Jest też tutaj w Suprasznu jest jeszcze też klasztor, zdaje się. Tak, tak. Tam jest dużo takich ciekawostek geograficzno-przyrodniczo-historycznych. Dokładnie. Także dziękujemy, a kolegów zachęcamy też do odwiedzenia tych okolic. Do zobaczenia, dobry lot. Dobry lot.